Siemanko widzowie, dzisiaj zamieniamy się w zwierzątka i zobaczymy, czy ktoś nas przygarnie do swojego domu. Zobaczcie przemianę delfinki. Delfinka jest dzisiaj kotkiem, a ja jestem słodkim pieskiem. Ale zanim zaczniemy widzowie, zostawcie lajka, subskrypcję oraz napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jakieś zwierzątko lub czy macie jakieś. Dajcie znać, a my zaczynamy odcinek. Przygotuj się na coś strasznego, mały kocie, przeżyjesz piekło. Co to jest? Jak on chodzi w ogóle powoli? Kicia, to twój koniec. Ale słodziak. Wariacie. Ej, pies na pokładzie. Bierz tego burkę ode mnie. O, Kicia musi uważać. Uciekam. Co tu się dzieje, widzowie, jaka gonitwa. Owczarek niemiecki. Oj, Kicia, to masz przesrane, teraz ci powiem. Oła, ugryz mnie. Koniec tej zabawy. Nie jestem twoim przyjacielem, ty. My jesteśmy wrogami. Czekaj, czekaj, jest reakcja, zobacz. Jaki ty jesteś piękny. Chodź tu szybko. Ona mi daje, widzowie, ona mi dała się napić. Dziękuję. Jest, mama się cieszy. Masz też mały rudzielcu. Mi też Kicia też dostała. Moje ulubione. Idę do mojej Kici, do mojego wroga, ale idę zobaczyć, co oni tam robią. Zobaczcie. Kicia, łyżeczku. Leży słodko. O nie, mam chyba nadzieję, też idę. Że nie, bo ja tu nie mam miejsca. Wypadź stąd. Weź się, przesuńcie się jakoś. A, bo teraz jest pora spania, to nic, że jest słońce na dworze. Zamknij się, nie odzywaj się, śpi. Dobra. Dobra, koniec spania chyba. Wstawać, dzieciaki! Tu sobie pospaliśmy? Ona ząbki chyba myje. Tak, bo trzeba dbać o zęby, pchlarzu mały. Ona do szkoły idzie, to my zostaniemy w domu chyba sami, Kicia. Albo nas zabierze właśnie, bo nas... A fajnie by było, co? No. Do zobaczenia, moje małe, brudne pchlarze. Plecaczek założyła. A jaki fajny. Kolejna, Kicia. Kolejna, bezdomna. Rozumiem wszystko. Zakaz skakania. Jak coś widzowie, to oni są z zagranicy, także my nawet się z nimi nie dogadujemy. Czyli jesteśmy sami. Co robimy, Kicia? Badymy, robimy, co? Ja idę zbadać teren. Ruszają, mamy wolną chatę. Troszeczkę widzowie nabrudziliśmy, ale myślę, że oni jakoś sobie to ogarną. Co nie, Kicia? To nie ja. To wracamy, jak coś, to nie my. Idzie! Idą do domu. Już bez samochodu. No. Uwaga. Ale dymy będą. Idź zobacz ich reakcję. O nie, idzie. A ja wam zaufałam, futrzaki. Wynocha z mojego domu i życia. Widzowie, El Primo. El Primo is here. Dobra, tu jest jakiś rolnik. Delfinka się zapytała, czy przygarnie, bo będzie łapać szczury. Tak, będę. O, pies by się przydał bardziej, a ja tu jestem. A ja mam psa też, ty. Chodź nie... tu. Może teraz taki duecik. No nie, ale my nie chcemy do domu. No kurde, my tu na polu będziemy. No zgódź się, mordo, masz takie fajne pole. Wypadł z mojego pola. O, delfinka ma siostrę, tylko kurczę, no ja tak sam, taki pies tutaj z dwoma kotami, to mi się nie podoba. To będzie troll, widzowie, to będzie troll jak nic, ale dobra. Haha, jestem adoptowany, a tam jakieś dwie kicie smutne stoją. A ten co by tu chciał? Jeden kot mi wystarczy. Ej, delfinka, zostajesz tutaj na farmie, ja z nim jadę. Chodź do domu. Otwórz tu kici, o. Idę spać. Bo ja muszę pilnować mojej siostry, dobra, to idziemy. Ciekawe, widzowie, co tutaj ten rolnik dla mnie przygotował. Może ja na strajk z nim jadę? Na miasto, do centrum my jedziemy. Później się dowiesz, gdzie jedziesz. Ale ja wam powiem, że to jest taki rolnik, taki wiecie, taki z twardą ręką, nie? Rozkazuje wam i musicie robić tak, jak on chce, bo jak nie, to banicie leci. No i nie wiem, co to jest, do centrum tutaj podjechaliśmy, o co chodzi? Zapytaj się. Szukajcie sobie nowego właściciela, nara. Co chcesz wyżulić, ty? Za darmo. Jakieś pączka. No patrz, ona se przyjdzie i pewnie dostanie pączka za darmo. A jaką słuchaweczkę ma, widzowie, nawet nie no, zauważyłem tego. Fajne. Nie dość, że za darmo dostaniesz, to jeszcze wymagania masz. Ja tutaj rządzę, wiadomo. Jeszcze raz wejdziesz mi za ladę, pchlarzu. Widzowie, nagrywamy TikToka z tą dziewczyną. Ej, zapytamy później, jak ona ma na TikToku i sprawdzimy to. Dobra, ja ściągnę to moją budę. Kicia stoi nieruchomo ze stresu, że TikToka nagrywa. Paraliżowało mnie. A, szkoda, nie chcę mówić. A, byś miała darmową reklamę, no ale trudno. Siekierę weź do łapy? Weź, delfinko. O co tu chodzi? Jestem gotowa na wszystko. Jeszcze jeden film. Delfinka, dawaj. Dawaj, bo TikTok jest nagrywany, dawaj. Jak to śmiesznie wygląda. Jaka kicia. A zobacz, ona to nagrywa z kamerą. Ale to jest, widzowie, już nie wiem, trzeci, czwarty TikTok, także no, ona tutaj leci z tematem. Myślałeś, że spotkałeś Michała Wiśniewskiego, bo mam czerwone włosy? To się pomyliłeś. Się garniecie mnie miał. Zaraz stanąć pewnie banicę i tak się skończy. A jakie oczko ci puszcza, zobacz. Ja coś czuję, że banan dostanę. Też tak myślę, patrz, się czają na ciebie. Brawo, delfinka i dępej, dobrze myślicie. A ty co, piesku, liczysz na taryfę ulgową? Wypadł mi stąd. Delfinka weszła ze sposobem. Łatwo. Zobaczcie, jak się siedzi na plecach. Nie zrzucaj mnie tylko, bo mam banicję tu. To mój chłopak. A
Ej, no zamknęli mi drzwi, kurde, ja nic nie widzę. Delfinka sobie została tam w środku. Ej, widzowie, ja myślałem, że ona wejdzie na butelkę do grania, a ona ze mną gdzieś idzie na miasto. A mi już niewygodnie jest, ile tak można w tej budzie siedzieć? No weź coś zrób, dziewczyno. Ja w to nie wierzę, słuchajcie, ona przebiegła, patrzcie, stamtąd całe miasto, tam gdzie jest ten zbanowany dom. Takie życie to ja lubię. Ale mojej siostry brakuje, nie wiem gdzie ona jest, po mieście sobie łazi. O, idzie moja siostra. Ciekawe, czy zostanie przygarnięta. Ale jak się czai. Siemano. Siemanko. Trochę tutaj rozróbę zrobiliśmy, no ale ona już to ogarnia. Co to jest? Jaki ziomuś? Jaka fryzurka? Jaki irokes? A ja nie ogarniam, widzowie. Tu się dom pali, my rozrabiamy, a jakieś w ogóle randomowe osoby przychodzą i gaszą ten pożar. Nie, on nie jest strażakiem. To jest mój kolega, słuchaj, tak? Nie, to jest mój kolega. Kiedy wy się wreszcie nauczycie? Całą trójkę żegnam o zięble. A i w trójkę dostaliśmy bana, czemu? Monty idzie do nas. Wszyscy banicy dostali. Monty kanapki rozdaje. To jest dobry agent. On nic nie pisze, słuchajcie, ale my się z nim dogadujemy, nie? Perfekto. Amigi, słuchajcie, on nam tutaj pokazuje książkę albo coś, że on teraz czyta. My tutaj z nim sobie czytamy. On nam kanapkę da, jabłko on nam da. O, zobacz, nawet książkę mi daje. Ty tam czytasz, Delfinka? Dzieci z Bullerbyn. Lecimy z tą imprezką, bawimy się. Pozdrawiam was serdecznie, widzowie. O, tak, Monty wjeżdża na pełnej. Widzowie, jedziemy razem z Montym. To piękne uczucie, być na koncercie na Narodowym. Słuchajcie, ledwo weszliśmy i Delfinka sobie już znalazła mamusię, a ja to co? Ciebie nikt nie chce, jeszcze z tą budą na plecach, kto by chciał takiego psa wielkiego. Delfinka, ja zostałem porwany tutaj przez pana i nie wiem, co mi się będzie dalej działo. Ale ten właściciel jest taki jakiś, on nie chce ze mną rozmawiać, więc tak średnio. Mojej siostry tu nie ma, a już jest. Czekaj, bo on poszedł do toalety, wiesz? Ja nie wiem, co on robi. O, idzie. Nie wiem, czy on cię będzie chciał, bo on jednak może tylko pieski lubi. Jaka reakcja? On patrzy na ciebie, jaka reakcja. Na co czekasz? Łap go szybko. Dobra, biorę go, właścicielu. Właścicielu, spokojnie. Już go biorę. A on to chyba sobie widowisko z tego zrobił, zobacz. Usiadł sobie na kanapę. Nie, dał mi współlokatora. To ja nie wiem, to źle wyczytałem jego intencje chyba. No to siema, siostra. Witaj na pokładzie. Siemanko. Ale mnie szuka moja właścicielka. A to może zaproś ją, nie wiem, może oni się zgadają. Kto to przyszedł? Co to za ziomuś? Oddaj kicie. Napisz jej, żeby tu przyszła. Zeswatamy ich czy coś. Co? To są Turki. Ej, ja mam właściciela Turka. No to ja stąd idę. Weź powiedz, że przygarnęła pieska też. Ja nie chcę mieć takiego właściciela. Nie, ja ci nic nie załatwiam. Ale zobaczcie, Delfinka zawsze w każdej sytuacji musi mi dowalić, nie? Zawsze, w każdej, ona musi. Teraz, że śmierdzę, raz, że jestem brzydki. To śmieszne, bo wy w komentarzach też to piszecie, że wam czasami szkoda Dempeja, to jest tak śmieszne. O, tu będą dymy chyba. Oj, zajął jej domek. Oddałem mały pchlarzu. Oddałem mały pchlarzu. Ale coś tak śmieszne z tą bronią. To o tobie. A, zobaczcie, karma wróciła, Delfinka się ze mnie śmiała, a jednak to śmierdzi, ona śmierdzi. To jest dobre. Paszki, smród tu czuję, chyba dezodorantu potrzebuję. Delfinka ma na oku tego ogra. Ej, kicia, tak serio, to ja inaczej wyglądam. Siemanko. Nie wiem właśnie, Delfinka, kociak, my stąd uciekamy. No dokładnie, zostaliśmy oszukani, to tyle z tej przygody. Nie, to nie była mama. Ona nam znaki daje, go, go, możecie iść. Go. Go, zobaczcie. No dobra, to idziemy. Patrzy, chyba znalazła. No i mam cię, maluszku. Dobra, znalazła. Nara, to Delfinka zrobiła, ja nic nie zrobiłem, ja jestem tutaj grzecznym pieskiem. Ja też nie. Chyba banicja leci, chyba mnie złapie. No, Delfinka, nie ukrywaj się. Grażynka, spokojnie, Klaudia też spokojnie. Ej, on tu siedzi, ten ziomek, on mu nic nie robią. Patrz, Klaudia, zrobimy im fajną niespodziankę. Run. Dobra, siadamy tutaj do jakiegoś ziomeczka, który z nimi gra. Chyba, w sumie to nie wiadomo, kto to jest, bo on się tutaj przypałętał i on siedzi, ono mu nic nie robią. Jedzonko dla nas, jaki kochany, dzięki, mordo. Czy to nie jest jakaś podpucha? On wzywa pewnie ją. Może tam jest trucizna. A, właśnie, może ją wzywa. Delfinka, czekamy, czy nie? Ale łatwo. Wystarczyło podstawić chłopca i dać jedzonko zwierzątkom. Ja nie czekam. Aj, panicja! Wiedziałem, to jest jakaś podpucha. Ja od razu to wyczułem. Ktoś mi Delfinkę pobrał. Ktoś mi Delfinkę zabrał. Jakiś ziomuś, koszykarz biegnie. No jak on dostała kicia. Psie, co ty robisz? Nie. I po co ci to było? Taka właśnie ona jest. Pamiętajcie, kicia jest zdradziecka. Nie. Odsuń się, kicia. Pogarda, nie zwykła pogarda. Nie chciał mnie skrzywdzić po prostu. O, a jak się martwi właśnie. Ale zwykła pogarda, jak mnie docisnął. Najlepsza lekarka. Z nieba mi spadłaś. Jezu, ratuj mnie. Patrz, jak uciekają cwaniaki. To fajnie. Ja nie mogę. Ty to jesteś łeb. Jest, najlepsza lekarka w mieście mnie uratuje. Nie biorę tych leków zatrutych, nie chcę. Nie wytrzymam, z bólu.
Jednoznacznie, bez żadnych badań, stwierdzam ewidentne zaburzenia psychiczne. Ale to mi jest. Postrzelili mnie kilkukrotnie. Stan ciała krytyczny i psychiczny też. Stan krytyczny, widzowie. Do czego im doprowadzili? Operacja. Delfinka, przyjedź, proszę. To jest zbyt ciężki przypadek. Przepraszam, zawiodłam. Co się stało? Nie jest mój chirurg. Zostałem porzucony na pastwę losu. No siemanko, wariacie. Co to? Nie robcie mi nic. O Jezu, kto to przyszedł? Dajcie mi szansę, proszę. Zrobię wszystko. Czemu mnie zaatakowałeś? To instynktowne, tak zostałem wychowany. O! Delfinka jak stoi, jak steka. Ja tutaj obserwuję wręcz, jak jakbyś się rzucił na mojego właściciela, to od razu cię mam uszykowane, co nieco. Ale zaatakowałeś, żegnę. Żegnajcie, widzowie. Trzeba pozbyć się ciała. No, czemu ja zawsze tak kończę? Bo to ja zawsze jestem tą największą gangsterką, która wszystkich tutaj bierze na tą złą stronę. Biedny Depej zawsze leży na tym stole. To prawda, to prawda. To jest kabaret. Taka mała pytka idzie ze mną. Gangsterka mnie zakupuje. Koniec z tobą. Pożegnalne strzały. Mógł lepiej skończyć. Niestety, żegnaj. Ale jak mnie zaatakował, to ma za swoje. Nie obwiniaj się, bracie, on po prostu na to zasłużył.